Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję za przybycie. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie jest związane z ogłoszeniem procedury zniesienia gminy Ostrowice i przyłączenia gminy Ostrowice do gminy Drawsko-Pomorskie. Sytuacja gminy Ostrowice to nie jest sprawa, która wyniknęła z działalności samorządu Drawskiego, czyli Pacz Gminy Drawsko-Pomorskie, Rada Miejska czy też Burmistrz. Tylko to są rzeczy, które wyniknęły w Ostrowicach na podstawie działalności wójta, Rady Gminy. I to jest jeden pewnik. Drugi pewnik jest taki, że tą działalność nie nadzorował ani Burmistrz Drawska, ani Rada Miejska w Drawsku, tylko nadzorował wojewoda, nadzorowała Regionalna Izba Obrachunkowa, nasz rząd. Teraz cała polityka, konsekwencje zniesienia gminy Ostrowice są na rządzie państwa polskiego. Nie może być tak, że problemy i za decyzje nadzoru, gdzie ogólnie bym tak powiedział, opowiadało państwo polskie, ma odpowiadać gmina Drawsko-Pomorskie i społeczność gminy Drawsko-Pomorskie. Moim zdaniem tego być nie może. Ja sądzę, że państwo polskie powinno dać pewną czystą sytuację dla gmin, czy dla gminy, która będzie przyjmować Ostrowice, czyli carte blanche w sensie zerowego zadłużenia gminy Ostrowice i przejęcia tego majątku. Społeczeństwo oczekuje gminy Drawsko-Pomorskie, ale też i Ostrowic, powiedzmy sobie szczerze, sensownych rozwiązań, bo w pewnym momencie mieszkańcy nie do końca mają wpływ to, co się dzieje, tak? Bo wybierają w dobrej wierze samorządowców, w dobrej wierze wnioskują, a wychodzi, jak mamy sytuację obecną. Sądzę, że na takich warunkach przejęcie tej gminy Ostrowice jest wielce krzywdzące dla gminy Drawsko-Pomorskie i dla całej społeczności Drawska-Pomorskiego. Szanowni Państwo, tutaj potrzebne są do rozważenia trzy aspekty. Aspekt polityczny, decyzja zapadnie bez rozporządzenia ministrów, od żadnego rozporządzenia nie ma odwołania. I wejdzie to w życie. I taka będzie wola osób, które podejmują te decyzje, czyli w tym przypadku rządu Rzeczypospolitej, i z tym aktem należy się pogodzić. Jest tutaj mowa o aspekcie ekonomicznym. Aspekt ekonomiczny jest taki, co tutaj była zaznaczyć pan starosta, że na wiele, wiele lat, dziesiątków lat, w tym przypadku gmina Drawsko-Pomorskie była zaorana bez banku. Bo nie wiadomo, jakie jest zadłużenie na dzień dzisiejszy gminy Ostrowice. Bo coś tam wychodzi, coś tam znajdują jeszcze. Powtórę, powiedzmy sobie uczciwie, tylko jeżeli mamy zaległości podatkowe, jeżeli płacimy jakieś zaległości swoje, to proporcjonalnie jest kwota na marżę główną i na odsetki i zarobki. Natomiast jeżeli chodzi o parabanki czy inne takie instytucje, to przede wszystkim się spłaca tylko odsetki za złoty, które nie są ujęte, bo są nominalnie ujęte w tych zadłużeniach. Jeżeli chodzi o nawet te 42 milionów, 45 milionów plus te odsetki za złoty, to proszę sobie policzyć jedno. Że to jest w granicach 70 milionów, tam 2300 mieszkańców i 70 milionów zadłużenia. Czyli na 1000 mieszkańców przypada zadłużenia w granicach 30 milionów. Jak tutaj pan burmistrz Tomiszewski mówi, mamy 20 milionów, czyli na 1000 mieszkańców Drawska przypada 1 200 000 zadłużeń. Czyli tam na 1000 mieszkańców przypada 30 razy więcej. Nie ma szans rozwoju. To, co pan starosta również powiedział, artykuł tam 242, 243, ustawa o finansach publicznych, dla nie stanowi. Totalną blokadę dla gminy Drawskiej. A teraz tak, nie naukowo. Tak, że nie naukowo. Sąsiad wybudował mój dom, zadłużył się dokumentnie. Ja mam swoją działkę tutaj, ja wybudowałem, spłaciłem i na dzień dzisiejszy dochodzi do tego, że ktoś z nim znosi jego granicę i ja mam zapłacić za sąsiada. I jeszcze go utrzymać. I jeszcze go utrzymać. Dziękuję bardzo.